Vera. Tak, Hania. Czy opłaca się być influencerem? Czy się opłaca? Tak. W jakim sensie? Czy myślisz o pieniądzach, czy o życiu, czy o planie? Z mojej perspektywy, akurat z moim doświadczeniem, bo każdy ma inne doświadczenie, no nie wiem, tak, jeżeli ktoś wejdzie w to i nie wiem, od samego początku będzie, nie wiem, nękany przez kogoś, no to on powie, że się nie opłaca, bo generalnie nie było warto być nękanym i nie wiem, stracić poczucie własnej wartości i szacunek do siebie, czy coś tam, nie wiem. Z mojego doświadczenia, no mnie w życiu to się opłaciło na każdym polu. Mogłam pójść na studia dzienne i po prostu z sukcesami te studia sobie prowadzić. Teraz jestem na 5 roku studiów i mogę w pełni od zawsze oddawać się studiom dziennym, mogę być na wszystkich zajęciach zawsze, bo nie muszę chodzić do pracy od 8 do 16. Nie jestem na umowie śmieciowej, prowadzę własną działalność dzięki temu, że pracuję jako influencerka. Do tego jakby teraz od niedawna tłumaczę na polski język migowy, z polskiego języka migowego. Dzięki temu, że mam jakąś markę osobistą, to już ludzie mnie kojarzą, rozpoznają, wiedzą, że ja się tym zajmuję i dostaję dzięki temu zlecenia. Więc mnie to się dosłownie i pieniężnie, i tak rozwojowo studencko, i tak rozwojowo pracowo w innych branżach też przydało. A ile kontaktów? Ha, nie poznałam. A to prawda, to prawda. I ją. Tak, ja też uważam, że bycie influencerką się opłaca. Jeżeli chodzi o to, że możesz pracować z domu, masz ten komfort pracy u siebie, regulujesz swoje życie, sama wybierasz, dokąd idziesz, nikt ci nie nakazuje, masz robić to, nie możesz mówić tego, nie pracujesz w redakcji, żeby ktoś ci nie pozwalał mówić na jakieś tematy, bo niestety takie rzeczy się zdarzają. Wspaniale! Aczkolwiek mam wrażenie, że ludzie sobie często nie zdają sprawy z minusów, jakie są, bo one są, istnieją. Bo plusów widać bardzo dużo. Tak myślicie sobie na przykład influencer. Hajs, sława, bogactwo. Barterek. Książkę napisała, prawda, jedna prawda. Z drugą. No Hania, prawda. Zapraszam. A tak to takich głupków by nikt nie wydał. Ale są też koszty różne. Nie mówię w zasadzie o kosztach pieniężnych, chociaż na przykład z tym bogactwem to jest tak, że ja potrafię przez kilka miesięcy nic nie zarobić. Ja też. To a znaczy potrafię zarobić więcej. Dokładnie. I na przykład nie stresujecie to? Bo mnie to czasem stresuje. Też mnie to czasem stresuje. No, ale mam tak, że na przykład nie zarabiam kilka miesięcy i dostaję jakieś takie beznadziejne propozycje współpracy, która po prostu nie byłaby zgodna ze mną. No po prostu mówię nie, nie chcę tego. A z drugiej strony mówię, kurde, no nie zarobiłam nic od dawna. Ale mówię sobie, nie Hania, twoje zaufanie twoich ludzi jest warte więcej niż ten hajs. I trzeba mieć to poukładane w głowie, żeby to sobie umieć wytłumaczyć. Wiem, że gdybym była nieogarnięta, to bym dobrała takie wszystkie rzeczy i straciła ryj po prostu. Powiem ci tak, w 2015 może jeszcze można było brać wszystko. W 2020 nie. Nawet byłam zaskoczona tym, bo wcześniej na takie tematy rozmawiałam raczej tylko w gronie innych influencerów, na zasadzie, że wiadomo, że ona XYZ jest taka, że codziennie wyskakuje z czymś i to są rzeczy totalnie od czapy, jakieś po prostu chińskie podróbki czegoś i tak dalej, nie? A powiedziała mi, no dosłownie przedwczoraj koleżanka, że XYZ obserwowałam ją kiedyś, ale potem zaczęła reklamować codziennie obojętnie co i przestałam ją obserwować. I że jakby no faktycznie no świadomy odbiorca już w 2020 roku dobrze wie, jak działa influencer marketing i wie, że ci influencerzy to nie jest tak, że przez przypadek to pokazują i tak dalej. Tak, no kiedyś tak było w sumie, że nic się nie oznaczało i że to wszystko było, że tak. No tutaj tacy mili państwo mi wysłali z tej firmy i jakie fajne, nie? Tak, więc ja na przykład bardzo mocno myślę o tym, czy poleciłabym tę rzecz, gdyby mi nie zapłacono. Etyka pracy. Etyka influencera. Tak, powinien zostać napisany taki podręcznik, może Werta tak, napiszemy przez, co? Związek Influencerów Polskich i wtedy jedziesz taki statut. PZI. Ale myślę sobie na przykład, że jest taka rzecz, która mnie mocno stopuje podczas robienia treści w internecie, że ciągle mam z tyłu w głowy, że kogoś mogę urazić albo że ktoś się do czegoś przypierdoli. Tak, ja również. I ja wiem, że to jest jakby powszechna rzecz, jak rozmawiam z
koleżankami, influencerkami, że no boję się o tym powiedzieć, bo ktoś się przypierdoli, boję się pokazać to. Z jednej strony możemy się zastanawiać, że do kiedy jest ta, że musisz mieć tutaj odpowiedzialność i oglądają cię ludzie i to prawda, ja bardzo dużo o tym myślę, a z drugiej strony, kurde, no czasem jesz chipsy, no. Albo czasem, ja kiedyś parzyłam sobie herbaty, ktoś mi napisał, nie boisz się mikroplastiku, który jest w torebkach herbaty. I ja rozumiem, że to jest z troski, ale potem już jak pokazywałam herbatę, to dwa razy się zastanowiłam, czy ja chcę teraz czytać wiadomości o mikroplastiku. No, to znaczy ja ci powiem tak, mam na to antidotum, nie czytać. Nie chcesz czytać? To nie czytaj, mimo tego, że te wiadomości zostały napisane. Ja czuję, że to jest nasza więź. I jakby... Ja też lubię budować tę więź, natomiast i też mam czasami takie, że no naprawdę bardzo dużo się zastanawiam, zanim coś wrzucę, czy to coś kogoś może przez przypadek obrazić. Ale czasami są rzeczy, które ja chcę wrzucić, i ja dokładnie wiem, no nie wiem, na przykład, że odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej i społecznej, protestów i tak dalej. No i ja wiem, że jeżeli jakikolwiek dam znak na temat tego, co ja sądzę na temat tych protestów, to obojętnie, jakie stanowisko bym zajęła, to będzie dużo głosów przeciwnych. Ja nie jestem w moodzie w tym momencie na dyskusję na ten temat. Więc ja wybieram, że w tym momencie nie będę zaglądała w te DM-y. Dla mnie jeszcze gorsze niż to, że wrzucam coś z Parady Równości. No nie no, u mnie to w Paradzie Równości nie ma jakichś hejtów, bo jestem gejką. Też jak nie wrzucę z danego protestu. To też. To też jest, dlaczego nie wrzucasz? Dlaczego nie poszłaś na protest? I akurat ja mam super, super społeczność, naprawdę. I powiem im, że hej, no muszę zadbać o swoją głowę. Na przykład stresuję się tłumem teraz, albo jest koronawirus i jakoś tak boję się, że dostanę go tam, albo że coś się ze mną stanie. I kto się zajmie kotkami, przepraszam? Że ktoś mnie gdzieś wywiezie. Ja jestem też znana z tego, że jeżeli ktoś mówił o tym, że hehe, powieszę się zaraz i robił jakieś głupie żarty z samobójstwa albo z depresji, to ja często reagowałam. I teraz, kurde, każdą rzecz, gdzie ktoś pisze jakąś głupotę w internecie, to dostaniesz to. To dostanę to i jest Ania, zareaguj. A ja nie mogę, bo ja bym robiła tylko to. Poza tym muszę gdzieś tam dbać też o swoją głowę i nie być jakby detektywem. To prawda. No to co? Opłaca się być influencerem. Ja uważam, że się opłaca. Daje mi to mnóstwo wspaniałych rzeczy i mega doceniam to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. I ja mam też taką misję. Ja czuję tę misję. Czuję, że chcę szerzyć psychoedukację, chcę szerzyć, popularyzować wiedzę o emocjach, o tym, że warto dbać o swoje zdrowie psychiczne i to jest dla mnie super ważne i cieszę się z tego, że bycie influencerką pozwala mi robić to na większą skalę. Jak dostaję wiadomości, że dzięki Tobie poszłam na psychoterapię, dzięki Tobie zaczęłam się leczyć, dzięki Tobie wiem, jak pomagać przyjaciółce, która ma fobię społeczną, to jest dla mnie mega wzruszające i wtedy mam takie warto czytać hejt, warto czytać różne dziwne wiadomości, żeby to przedrzeć się i znaleźć, tak. Moja top historia w tym stylu to jest, że dziewczyna bodajże po A1 z migowego zapytała mnie chyba, nie wiem, gdzie poznawać głuchych, czy gdzieś tam na jakie strony zaglądać, nie pamiętam dokładnie nawet. I ja jej odpisałam i ona poznała głuchego chłopaka i wyszła za niego za mąż. What? Naprawdę, wyszła za niego za mąż. Wow. Grube, nie? Cały czas nie podoba mi się takie lukrowanie, że to jest leżenie, pachnienie, fame, sława z rozmartwień. Nie, nie jest. Zresztą po pierwsze, to nie jest aż taki wielki fame. No. To nie jest taki odczuwalny fame na co dzień, po prostu od którego nie możesz się opędzić. No po prostu... Absolutnie, to są jakieś, bardzo cieszę z tego. To są jakieś takie elementy życia po prostu na zasadzie, że powiedzmy na przykład w internecie, tak? Dużo osób na przykład do Ciebie pisze, masz dużo lajków pod zdjęciami i raz na jakiś czas ktoś podejdzie na ulicy, powie, że robisz fajne rzeczy i zapraszają Cię na różne miejsca, żebyś się wypowiedziała, tak? No i no, to jest jakby ten fame. Ale to nie jest taki fame na zasadzie, że paparazzi Cię będzie ścigał z aparatem. Może. Ja bym się wypisała z tego klubu, jakby tak było, naprawdę. Nie ma takiego czegoś, że tak naprawdę tradycyjne media będą się super Tobą przejmować. No chyba, że jesteśmy fashion albo Jessica, tak? No ale z tego wyszły, no. Tak, tak może się i tak, ale... Ale na szczęście nie. Ale raczej taki zwykły influencer, nie, bo każdy ma tam jakieś, kurwa, 3 występy w śniadaniówce przez całe swoje życie influencerskie i to by było na tyle, tak szczerze powiem. No super. Więc, a jeżeli już, no nie wiem, można też zadecydować, że się na pewno łatwiej przeskoczyć z bycia influencerem gdzieś do tradycyjnych mediów i im się oddać, tak jak, nie wiem, zrobiła ta Tamara. A,
9 sekund. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Dzięki. Machanie. Opłaca się, opłaca się.